Ktoś ostatnio pytał w komentarzu, co z hitami z satelity i kiedy nowy odcinek. To proszę bardzo, czwarty odcinek hitów z satelity. Przypominam, że to taki cykl, w którym przedstawiam Wam swoje ulubione utwory z przeszłości. Mojej przeszłości, ważne dla mnie, bo mam masę wspomnień w stosunku do nich, ale przede wszystkim to one ukształtowały mój gust muzyczny. Jak zauważyliście, nie ma tu wcale dużo black metalu, no bo w black metalu nie ma takich hitów, oczywiście poza pojedynczymi utworami, takimi hitowymi, większych kapel szczególnie, ale jest różna muzyka, która w pewien sposób była dla mnie ważna i tak jak mówię, ukształtowała mój gust muzyczny. Skoro jesteście gotowi, tak jak i gotowy jestem ja, no to nie pozostaje nic innego jak powiedzieć, jak to mówią na YouTubie, zapinamy pasy i lecimy. Jeżeli oglądaliście, mam nadzieję, że oglądaliście ostatni odcinek Nowych Ości, to na pewno zauważyliście, że mówimy o bardzo smutnej sprawie, mianowicie o śmierci lidera, wokalisty i założyciela Children of Bodom, czyli Aleksiego Laiho. Mówiłem również o tym, że pierwsze trzy płyty Children of Bodom, czyli czerwona, zielona i niebieska, kształtowały mnie jako słuchacza, jak wychodziły, a również kształtowały mnie jako muzyka, przynajmniej chcę tak myśleć, bo chciałem grać tak jak Aleksi Laiho. Lubię te albumy, moim ulubionym jest Zielony i ten kawałek. Warheart nie jest na pewno największym hitem, czyli Children of Bodom nie jest też największym hitem tej płyty. Myślę, że niewiele osób w ogóle by wypuszczało go by jako najpopularniejszy numer, czy jeden w ogóle z popularnych numerów Childrenów, ale dla mnie chyba jest najlepszy w ogóle z całej dyskografii. Najbardziej go lubię na pewno. Masa świetnych riffów, jest szybki, brutalny, tak jak może być brutalny Children of Bodom. Super gra na gitarze, super konstrukcja utworu, taka właśnie mega hitowa. I mniej jest tych takich kolorowych, cukierkowych klawiszy. Myśleliście, że nigdy tego nie wrzucę, co? No to jest mega hit. Naprawdę mega hit. Podobno hymn black metalu. Oczywiście nie ja to wymyśliłem z tym hymnem black metalu, ale coś jest na rzeczy, bo jak byłem parę razy na koncertach Satyricona, to w momencie, kiedy leci Mother Nord, kiedy to grają, cała sala po prostu się wydziera, zna wszystkie teksty. I co ciekawe, jak jest ten taki motyw mega melodyjny w tym numerze, to wszyscy mruczą, śpiewają, nucą, o nucą to będzie dobre słowo, bardzo głośno nucą właśnie ten fragment. I ten numer ma wszystko, co powinien mieć hit. Nawet jeżeli w black metalu nie ma hitów. Jestem bardzo ciekawy, czy Satyr, kiedy go komponował, to myślał o tym, że to będzie taki kawałek hitowy, no bo on też trochę odstaje jednak od Nemesis Divina. W ogóle jest super płyta, 96 rok, czyli no, masę czasu temu, wiele lat. Najbardziej popularny numer Satyricona zdecydowanie i mi się wydaje, że jeśli chodzi o black metal, myślę, że też. We'll be right back.
Immortal jest bez wątpienia jedną z moich ulubionych kapel, ale z nim mam problem pod kątem wybrania najlepszej ulubionej płyty i najlepszego numeru. Problem taki, że oczywiście mam ją wybraną, o czym zaraz powiem, natomiast no, to nie jest łatwe z tego względu, że stary Immortal jest świetny, ale jest mało selektywny, jeśli chodzi o brzmienie. Te kompozycje są specyficzne, mega brutalne, przynajmniej ja tak to pamiętałem zawsze, i bo tak jak poznałem Immortala na Battles in the North, to bałem się tej płyty naprawdę jako dzieciak, bo ona była taka szybka i taka sieka, że ciężko było się przedrzeć przez to, a później ją pokochałem. Ale jest album, który lubię najbardziej, nazywa się At the Heart of Winter. Patrzę, że śnieg chyba trochę jeszcze pada, to więc u nas jest taki mini At the Heart of Winter i ten numer jest super. W sumie to wszystkie na tej płycie są super, nie? Ale Where Dark and Light Don't Differ pokazuje, w którym kierunku poszedł Immortal. To znaczy miał iść Immortal i szedł, bo później kolejne płyty były inne. Oni poszli trochę w stronę takiego bardziej death metalu, innych trochę riffów, a to jest moim zdaniem kwintesencja na tym numerze tego, jak lubię, kiedy gra Immortal. Where dark and light don't differ. Where dark and light don't differ. Dissection, kolejna z moich ulubionych kapel. Wcale nie ma ich tak wiele. No dobra, zdradzę. Dissection, Immortal i Starry in Flames. Taka była top 3 kiedyś. No na In Flamesach trudno mówić, żeby teraz byli ulubieni, no bo grają beznadziejnie. No dobra, może nie beznadziejnie, ale bez polotu takiego jak było kiedyś. No ale wracając do Dissection. Mój ulubiony album to nie jest The Somber Lane. To chyba nie jest zaskoczeniem, aczkolwiek go uwielbiam. Ale Storm of the Lights, Bane. Ale jak miałbym wybrać najlepszy numer na tej płycie i ulubiony, nie miałbym chyba wątpliwości, bo byłby to Night's Blood. To znaczy, żeby było jasne, The Somber Lane z poprzedniej płyty super i jak najbardziej może konkurować z tym kawałkiem, ale on jest kwintesencją tej płyty. Jest szybki, brutalny, ma dużo melodii, fajne kompozycje, pokazuje jak ta płyta będzie wyglądać, chociaż oczywiście nie każdy numer tak samo brzmi, no bo są różne. Ale Night's Blood, jak mnie rzucił na kolana, jak pierwszy raz usłyszałem tę płytę, to do dziś myślę, jeszcze nie do końca się podniosłem i żałuję, że trzeci album nie był taki właśnie jak w ogóle Storm i kawałek Night's Blood. Ale uwielbiam też Rain Chaos, w ogóle Dissection uwielbiam, jestem nieobiektywny pod kątem tej kapeli, bo moim zdaniem oni nie nagrali ani jednego słabego numeru. No ale tak, jeżeli macie zaczynać przygodę z Dissection, zacznijcie od tego kawałka i później idźcie w całą płytę, później pozostałe płyty i numery.
A skoro o Dissection mowa, to mniej więcej w tym samym czasie, no chwilę później, ale mniej więcej w tym samym czasie poznałem, co ciekawe, w ten sam sposób zespół Dawn. W taki sposób, że znajomy sprzedał mi też ich kasetę. Fajny znajomy, nie? Który zamiast pożyczyć i dać przegrać, to sprzedaje. No ale okej, absolutnie nie żałuję, aczkolwiek kupiłem ten album w ciemno, bo nie wiedziałem, co to za kapela. On powiedział, no słuchaj, Gajak, Dissection, spodoba ci się. I tak, spodobało mi się zdecydowanie. Ten kawałek jest pierwszy na albumie i on pokazuje, jaki jest ten krążek. W ogóle jaka to jest kapela, bo ten album jest moim zdaniem kompletny i pokazuje, że Dawn wtedy grał podobnie niby jak Dissection, bo to ten sam styl muzyczny. Niektóre patenty też są dość podobne, ale jednak konstrukcje utworów są inne. Mianowicie te kawałki są dużo dłuższe, one są długie i monotonne, ale nie nudne. To jest fajne widzieć zespół, który potrafi wymyśleć taki riff, taką melodię, która powtarzana wiele razy w jednym utworze nie nudzi się i budować nią potrafi dalej atmosferę, trzymać w niej. Super numer, w ogóle też oczywiście super krążek, zachęcam do posłuchania, bo zdecydowanie warto, a myślę, że jest to kapela, którą mało kto zna. Podobno się mają reaktywować, ale to już czytałem z rok czy z dwa lata temu. Może lepiej po tak dobrze nagranej płycie, po takich fajnych kawałkach jak ten właśnie. Nie sądzę, żeby po latach kapela była w stanie dorównać temu poziomowi, więc może lepiej nie ryzykować. To już koniec hitów na dziś. Jak widzicie, dość przebojowe numery. No, takie chyba jesteście zaskoczeni czasami, kiedy słyszycie te zestawienia, bo to nie są takie true metalowe kawałki w wielu przypadkach, no bo mówmy się, Children, come on. I może tracę w waszych oczach właśnie odsubskrybowujecie ten kanał. No, trudno, cześć, na razie, sorry. Takie utwory lubię, takich słuchałem. I na pewno kiedyś się pojawią takie najbardziej kultowe kawałki, a ta lista będzie wiecznie robiona, bo ona, w sensie te odcinki, bo to jest niekończąca się lista hitów. Pamiętajcie o moich social mediach, zasubskrybujcie ten kanał. Miałem coś jeszcze mądrego, fajnego, śmiesznego powiedzieć na koniec, ale kompletnie nic mi nie przychodzi do głowy. Moje social media na ekranie, subskrypcja też na ekranie, jak nie to na dole. Oczywiście w opisie wrzucę te kawałki, żebyście nie musieli ich sami szukać, bo wiem, że niektórzy z was są leniuszkami. Na pełne płyty to już musicie sobie zamówić gdzieś albo znaleźć na serwisach streamingowych. Myślę, że tak jak te utwory warto przesłuchać w całości, tak samo płyty, z których pochodzą też, bo ja się też jakoś tak ostatnio udaję wybierać kawałki, pokazywać wam kawałki, które pochodzą z bardzo dobrych też płyt. Na razie, cześć.